Bardzo krótko o mnie. Mam na imię Matt Komorowski, zajmuję się ogólnie sprzedażą w Europie Centralnej i Wschodniej. Założyłem to samo koszulę, co na zdjęciu, żebyście byli w stanie mnie poznać. I ogólnie firma PayPal. Zakładam, że niektórzy z Was znają firmę PayPal, niektórzy z nas może nie znają firmy PayPal, więc powiem tak bardzo krótko, co to jest PayPal. PayPal jest to firma, która zajmuje się płatnościami internetowymi. Jesteśmy własnością firmy eBay i rzecz, która większość ludzi nie wie, jesteśmy tak naprawdę największą firmą na świecie, która zajmuje się płatnościami. Procesujemy 18% wszystkich płatności internetowych na świecie. Operujemy w 190 państwach, w 25 walutach. Ogólnie rzecz biorąc mamy 130 prawie milionów aktywnych użytkowników. W Europie, jak patrzymy na ilości kont, jesteśmy największym bankiem w Europie, mamy 40 milionów kont. Więc takie kilka statystyk, więc trochę w płatnościach się bawimy, trochę na płatnościach się znamy. To, co powiedzieliśmy, tak? Pamiętacie ten telefon? To był niezły lans, taki telefon. No dokładnie, jeszcze była walizka. To w ogóle było super, tak? I miało te nieliczne osoby. W tej chwili już nie mamy takich telefonów, mamy trochę mądrzejsze telefony. Te telefony tak naprawdę są komputery, a nie telefony. Z podłączeniem do internetu, z możliwością takiej, jak 10 lat temu miała po prostu wielka skrzynia, która stała pod naszym biurkiem. To wszystko zmieniło. Powiedzieliśmy, że będzie kilka statystyk, jak chodzi o telefony, jak chodzi o nasze mobilne życie. Średni dystans, w którym czujemy się komfortowo, żeby nasz telefon się od nas oddalił, to jest 1 metr. Więcej niż 1 metr czujemy się niekomfortowo. Inne pytanie, może to dla tych bardziej odważnych. Kto korzysta z telefonu w toalecie? No, jesteście nieśmiali, bo tak naprawdę 75% z Was korzysta z telefonu w toalecie. My na to nawet nie mówimy, to nie jest m-commerce, to jest t-commerce od toaletu. 90% z nas budzi się z telefonem koło łóżka. Tak, między innymi też ja, to jest mój budzik. Pierwsza rzecz, którą robię, to budzę się rano, sprawdzam, co tam się dzieje na Facebooku, sprawdzam, kto do mnie coś napisał w nocy. 40 razy dziennie średnio korzystamy z naszego telefonu. I to jest liczba, można powiedzieć, czasu spędzonego grając na gry w telefonach. 125 godzin, przepraszam, lat. Dziennie. Jeszcze jedna ciekawa statystyka, której tutaj nie ma, to jest to, że prędzej wychodząc z domu zauważymy, że nie mamy telefonu niż kluczyków do samochodu. Jak to zmienia nasze życie? My jako konsumenci, jako osoby, które kupują, to całkowicie zmieniło wszystko. Kiedyś nie było telefonów, nie było internetu, był internet, nie było internetu. Były telefony już, tak? Ale i tak chodziliśmy do sklepu. Musimy pójść do tego sklepu, pójść do jednego sklepu, wsiąść w autobus, pojechać do drugiego sklepu, porównać sobie produkty, ceny. Nie chciało nam się na ogół, kupowaliśmy w tym sklepie, gdzie coś było. Potem pojawił się internet. Byliśmy w stanie nie tyle, że jechać do tego sklepu, tylko pisaliśmy, mówiliśmy, chcę to kupić. 2 tygodnie, jak było super. Potem zaczęło to się dziać szybciej. Tak, 2 tygodnie to już jest za długo. Chcę, żeby to było 2 dni. Tak, więc ten czas, kiedy coś chciałem, był ten czas, żebym doszedł do tego komputera i coś kupił. No ale to w tym momencie też się zaczyna zmieniać, bo ja już nie chcę iść do tego komputera, po co? Ja mam komputer w kieszeni. Z połączeniem do internetu, z dostępem do całej wiedzy, które my jako gatunek ludzki wygenerowaliśmy po prostu od początku naszego istnienia, mam w swojej kieszeni. Więc dlaczego muszę iść do komputera, jak chcę coś dostać? Tak? I to jest jeden z problemów, z którymi firmy muszą się uporać. I jak chodzi o to, jak firmy sobie z tym radzą? Jeszcze raz, czyli klient, który wszedł do sklepu fizycznego, czy mówisz o sklepie internetowym? Kiedyś to był fizyczny sklep. Tak. Tutaj to będzie jego telefon. Tak. Dokładnie. Dzisiaj będzie kupował na telefonie. I właśnie o to chodzi. Czyli sklepy, czyli firmy, które nam sprzedają, czy produkty, czy usługi, muszą zacząć się dostosowywać do tego. Kiedyś było coś takiego, że oni musieli się dostosować do internetu. To, że w ogóle musieli mieć stronę internetową, żebyśmy byli w stanie ich znaleźć, zobaczyć, jaką mają ofertę produktów. Dzisiaj to już nie wystarczy, muszą mieć opcję, żeby nam sprzedać coś, no bo wejdę sobie na porównywarkę cen i chcę coś kupić. Teraz to idzie jeszcze krok dalej, dlatego że ja pójdę sobie do sklepu, zobaczę jak ten rower wygląda, czy zobaczę jak ten grill wygląda, ale wezmę i pyknę sobie zdjęcie telefonem, barkodu, czy wpiszę sobie nazwę i zobaczę, czy to jednak warto kupować, czy to jest naprawdę najlepsza cena. Jako konsument, kurczę, ja już nie chcę iść do tego kolejnego sklepu, ja chcę to kupić tu i teraz. I mieć to z głowy, i mieć to dostarczone jutro. Więc to jest problem, z którym sklepy teraz muszą się uporać. I to trochę komplikuje rzeczy.
dla nich. To jest kolejna ewolucja w bardzo krótkim czasie. Jaka jest nasza wizja jako PayPal, jako to, do czego dążymy, to gdzie widzimy, że świat dąży, tak? To jest to, żebyśmy byli w stanie skrócić ten dystans między to, że coś chcemy, a to, że to realizujemy. Tak, skrócić dystans, żebyśmy byli w stanie kupować tak naprawdę, gdzie chcemy, kiedy chcemy, w jaki sposób chcemy. Tak? Nikt z nas nie myśli o tym, jak idziemy, żeby coś kupić, to nikt nas nie myśli o tym, że kurczę, chciałbym to za to zapłacić. Nie, my chcemy to kupić po prostu. Chcemy, żeby ten proces był jak najszybszy. Jak chodzi o płatności mobilne i to, w jakim to kierunku idzie, i to, że ekrany są za małe, zgadza się. To się zmienia. To, co my zaobserwowaliśmy, tak? W 2009 roku, jak ruszyliśmy z aplikacją PayPala, która się od razu dostosowuje do smartfona, czyli omijamy ten problem, że ten ekran jest za mały, bo dostosowujemy się do to, czy to jest do iPhone'a, czy to do jakiegokolwiek innego smartfona, czy tabletu, wtedy to jeszcze było przede wszystkim do iPhone'a, tak? Zrobiliśmy 100 milionów dolarów obrotu przez aplikacje mobilne, ogólnie przez urządzenia mobilne raczej. W 2010 roku to wzrosło 8-krotnie do 800 milionów. 2011 4 miliardy. W 2012 przewidywaliśmy, że to będzie 7. W połowie roku powiedzieliśmy, nie, to idzie naprawdę szybko, będzie 10. Skończyliśmy na 14. Według prognoz raportu IA w Polsce w 2015 roku przez urządzenia mobilne, czyli tablety i smartfony, dokonamy zakupów na wartość prawie 10 miliardów dolarów. To jest naprawdę duża kwota. Co to oznacza? Że to urządzenie, ten komputer w naszej kieszeni staje się naprawdę, naprawdę ważny. Tak? I my to dostrzegamy, dostrzegają to inne firmy również. Tak? Że przez to urządzenie można kupować rzeczy, można porównywać ceny, można mieć portfel, można używać rzeczy do szukania zniżek, tak? Które dostajesz po geolokalizacji czy po czymkolwiek innym. I można powiedzieć, że to, czym różni się PayPal od innych rozwiązań, to jest to, że tak naprawdę to rozwiązanie jest zbudowane po to, żeby one było niezależne od platformy, niezależne od urządzenia. Tak, bo tutaj bardzo to mowy jest o tym, czy to będzie, czy przyszłość to jest NFC, czy są QR kody, czy to jest taki smartfon, czy w ogóle będziemy mieli, nie wiem, zegarek na ręce, który będzie naszym telefonem, komputerem i życiem. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby to było niezależne. Cokolwiek z połączeniem do internetu, to ma służyć jako nasz portfel w chmurze. I to ma być jak najprostsze. Więc staramy się jak najbardziej uprościć. To jest po prostu screenshoty z tego, jak wygląda na smartfonie, używając PayPala, proces zakupowy. Tak? To są trzy kliknięcia. W momencie, kiedy już wrzucimy to coś, co chcemy kupić, to będzie jakąś bardzo ładną kurtkę, albo nawet moją koszulę, wrzucamy do koszyka, trzy kliknięcia. Tak? Wpisujemy swój adres mailowy i hasło, wpisujemy, potwierdzamy zakup i skończyliśmy. Jakie są zalety tego? Jak chcemy coś kupić na kanapie, to nie musimy mieć portfela przy sobie. Wszystkie nasze dane finansowe są w chmurze, w jednej firmie, w jednym miejscu. Jadę sobie metrem, czy jadę sobie autobusem i chcę sobie zarezerwować bilety do kina, nie muszę wyciągać karty kredytowej, gdzie ktoś stojąc za mną może zobaczyć, jaki mam numer, czy pyknąć zdjęcie, czy to spisać, tak? Lub zabrać, zgubić cokolwiek. Nie, po prostu mam to wszystko w jednej ręce, nie potrzebuję dwóch rąk do tego. Jest to wielkie udogodnienie. Szybko, łatwo i dostosowane, że nie musimy wpisywać tysiąca cyferek, żeby być w stanie, czy znaków, żeby być w stanie dokonać zakupu. Tutaj zrobimy przykład Jamba Juice, firmy, z którą zaczęliśmy współpracować w Stanach, jako to, jak można połączyć właśnie zakupy przez urządzenie mobilne z tak naprawdę życiem codziennym. No bo jednakże wiadomo, możemy kupować na internecie, zamiast przez stronę internetową, to możemy po prostu kupić przez telefon. Ale tutaj jak te dwie rzeczy zaczynają się schodzić? Mam nadzieję, że to zadziała. Tutaj mamy troszeczkę takie chałupnicze ustawione z mikrofonem. Mam nadzieję, że będzie coś słychać. Skoczę to i powiem, to jest firma, która sprzedaje soki.
should go to Jamba Juice. There's no time. Well, you can use the PayPal app to order ahead of time. And that way it'll all be waiting for you when you get there. Paid for and everything. Protein boost. Is he okay? Nie wiem, na ile dobrze słychać, ale właśnie powiedział, że nie trzeba tworzyć swoje własne stoki, nie trzeba stać w kolejce, można zamówić sobie po prostu w sklepie, płacąc PayPalem, zanim tam w ogóle dojdziemy. Czyli wybieramy sobie miejsce, gdzie chcemy zapłacić, wybieramy sobie produkt, który chcemy w aplikacji, szczegóły produktu, dochodzimy do wniosku, jaki rozmiar, wybieramy sobie opcję, płacimy i skończone. Czyli ogólnie rzecz biorąc, okej, to są Stany, Stany są daleko, Stany mają różne fajne rzeczy, pierwsi zawsze wszystko wymyślają, no prawie wszystko, ale nie do końca. Mamy dokładnie taką aplikację, która się nazywa Shopa Mami, wyprodukowaną w Turcji, która umożliwia to każdej firmie gastronomicznej zrobienie dokładnie tego. Podpinają aplikację pod swój system, mamy każdy z nas albo ze strony internetowej, albo na smartfonie, aplikację, wchodzimy sobie, wybieramy, co chcemy zamówić, ile chcemy zapłacić, klikamy guzik. W tym momencie moja ulubiona kawiarnia dostaje informację, że mam jedną dużą kawę dla Mata, będzie za 20 minut. Przychodzę, już mam zapłacone, bo na telefonie, omijam kolejkę, pokazuję, pyk. Skanuję QR kod, sprawa załatwiona. Tak, biorę, odchodzę. Kolejna aplikacja, firma, którą pewnie dobrze znacie, albo i nie, weszła na rynek warszawski z całkiem dużym hukiem niedawno, MyTaxi. Działa już, można powiedzieć, w dużej skali w Stanach, w Niemczech. Tak samo, zamawiamy sobie taksówkę, nie musimy mieć przy sobie portfela już. Zamawiamy taksówkę z telefonu, taksówka po geolokalizacji wie, gdzie ma przyjechać, przyjeżdża, wsiadam do taksówki, dojeżdżam dokąd chcę, nie muszę mieć kasy ze sobą, karty. Biorę, wpisuję swój e-mail, hasło, zapłać, zapłacone. Wszystko z telefonu. Nieważne z jakiego, nieważne czy z tabletu. Ważne, że mam jakieś urządzenie, które jest połączone do internetu. Kolejny przykład, który mamy z Włoch w tym momencie. Vodafone, czyli telefonia komórkowa. Prepaidy. U nas w Polsce też prepaidy są bardzo popularne. I problem jest zawsze taki, że kurczę, kończy nam się minutę i musimy znaleźć, albo stanąć w kolejce, albo pójść do kiosku, albo w jaki sposób doładować sobie ten telefon. No po co? Wszędzie są hotspoty. Łączymy się po prostu przy hotspocie do aplikacji, którą mamy na telefonie. Wybieramy sobie, ile minut chcemy doładować, zapłać PayPalem, e-mail, hasło, zatwierdzam. Zrobione. Mogę zajmować się rzeczami, które są ważniejsze w moim życiu niż szukanie sklepu, gdzie mogę sobie doładować telefon. I teraz ostatni przykład z takiej małej firmy, o której może słyszeliście, która nazywa się McDonald's. Może ktoś ją zna. Ogólnie rzecz biorąc, we Francji ruszyliśmy z pilotażem projektu właśnie coś w rodzaju tego, co mówiliśmy na początku, jak połączyć online z offline'em. McDonald's do nas przyszedł i powiedział, że mamy problem. Mamy mnóstwo ludzi, którzy są w naszych restauracjach, jest kolejka. W kuchni jeszcze mamy trochę miejsca, jesteśmy w stanie wyprodukować więcej jedzenia, ale nie jesteśmy w stanie obsłużyć więcej ludzi. Jak możemy to rozwiązać? No, musimy zbudować aplikację, żeby ludzie byli w stanie zamawiać przed, płacić przed i odbierać po prostu jedzenie, jak przychodzą. Wtedy macie po prostu kolejne, macie tysiące, setki tysięcy kas. U każdej sobie w kieszeni. Czyli dokładnie tak. Po geolokalizacji sprawdzamy sobie, gdzie jest najbliższy McDonald's? Patrzymy sobie, chcę Big Mac, frytki, cola, standardowo. Biorę sobie zapłać PayPalem. I znowu, trzy kliknięcia, tak? A propos tego McDonalda. Tak. Jak długo to już działa tam? To działa od, żebym nie skłamał, chyba od trzeciego albo czwartego kwartału 2012 roku. A jak chodzi o ten region, tak podsumowując, bo to już kończę, więc nie wiem, czy mam jeszcze czas, czy nie, ale będą jakieś pytania. Ogólnie rzecz biorąc, w Europie Centralnej i Wschodniej, bo to jest region, za który odpowiadam, czyli to jest tak naprawdę wszystko na wschód od granicy niemieckiej, od Finlandii tak naprawdę po Grecję, mamy 8,5 miliona użytkowników, to rośnie nam mniej więcej na poziomie 30-35% z roku na rok, więc to bardzo szybko przybiera.
biznes w zeszłym roku zrobił mniej więcej 100 milionów dolarów, więc on też bardzo szybko rośnie. I niektóre z naszych takich większych partnerów, którzy korzystają, jest ich coraz więcej, no, ale takie marki jak Groupon, z którym będzie dzisiaj prezentował, dla którego też miałem przyjemność kiedyś pracować, dla naszej klasy, Facebooka i tym podobnym. I to wszystko. Na koniec, tak jak powiedziałem, czym jest celem naszym, jaki jest może przyszłość e-commerce'u, przyszłość dla firm i dla nas. Tak? My chcemy mieć po prostu, skrócić ten dystans między tym, że coś chcemy, a to, że coś dostajemy. I tak naprawdę firmy muszą wyjść naprzeciw temu, bo nasze potrzeby, nasze zachcianki będą szły w tym kierunku. Zrobiły to w przyszłości, na pewno zrobią to w przyszłości. Dziękuję bardzo.